Ostatnio patrzyliśmy, jak dodać poszczególne zadania. Teraz zastanowimy się, jak możemy synchronizować zadania. Sprawdzenie, czy jakieś zadanie jest skończone, jest banalnie proste. Wystarczy dodać jakiś blok, kod, cokolwiek, co zmieni zewnętrzny świat z tego zadania. Co w sytuacji, gdy mamy tych zadań dużo i chcemy się dowiedzieć, gdy wszystkie są zakończone. Na przykład przetwarzamy różne dane, pobieramy coś po kawałku itd. Tu wjeżdżają na białym rumaku grupy. Tworzę dwie grupy. Już jak mam te grupy, to potrzebuję kolejek, na których będę mógł uruchamiać zadania. Dla przykładu wykorzystam jedną systemową kolejkę i jedną seryjną. Dodając zadanie do kolejki, możemy podać grupę, do której należą. Zadania w grupie mogą się znajdować w różnych kolejkach i te kolejki mogą być różnego typu. Serial, konkurent. Cały proces wygląda mniej więcej tak. Dodajemy zadania do kolejek, jednocześnie mówiąc, do której grupy należą. Opcjonalnie możemy dodać na grupie bloki, jakie mają się wykonać po wykonaniu wszystkich zadań z grupy. Również opcjonalnie możemy czekać synchronicznie, aż wszystkie zadania się wykonają. Nie ma wymogu, aby najpierw dodawać zadania, a potem definiować closure, jaki ma być wykonany po zakończeniu zadań z grupy. Tak samo nie trzeba czekać synchronicznie, jednak z jakiegoś powodu chcemy to zrobić. Tu życiowym przykładem jest dalszy bieg programu. Dopiero jak pobierzemy jakieś dane z N serwisów, strzały mogą być wykonywane równolegle i dopiero po ich zakończeniu chcemy je procesować. Zobaczmy, jakby to mogło wyglądać na przykładzie. Używam systemowej kolejki, zadanie dodam asynchronicznie i wybiorę tutaj taką wersję tej metody, która oczekuje odpowiedniej grupy. Użyję do tego grupy A, tu trochę pojechałem, bo po prostu przekażę blok. Będę chciał dodać jeszcze jedno takie zadanie, więc sobie skopiuję tą grupę i zdefiniuję jakąś pracę. Tradycyjnie trzymam się printowych przykładów, więc to jest moja pierwsza praca wykonywana na grupie. Właściwie to jest moja pierwsza praca wykonywana na kolejce i należąca do grupy A. To jest moja druga praca wykonywana, drugie zadanie. Natomiast te chciałbym, żeby trwało trochę dłużej, więc uśpię ten wątek. Możemy odebrać notyfikację w momencie, kiedy wszystkie zadania należące do danej grupy się wykonają. Jest to metoda notify na grupie, na instancji grupy. Tu musimy przekazać kolejkę. Może to być tworzona przez nas kolejka lub systemowa. Ja skorzystam z tej wersji, która na końcu przyjmuje closure, chociaż Xcode tutaj usilnie podpowiada mi work item. W momencie jak się wykonają te wszystkie zadania, chciałbym, aby był wypisany taki oto komunikat. Ostatnia rzecz, o jakiej wspominałem, to jest właśnie to, że możemy opcjonalnie poczekać. I aby zaczekać, również zawołamy metodę na grupie. Możemy przekazać opcjonalnie timeout i mocno do tego zachęcam, ponieważ jeżeli jakieś zadania nigdy by się nie zakończyły z jakiegoś powodu, tutaj po prostu byśmy się zawiesili. Distant future, myślę, że to jest odpowiedni czas i po zaczekaniu chciałbym zobaczyć, że faktycznie kod pobiegł dalej. Zagęszczę jeszcze ten przykład, wyczyszczę konsolę i biegniemy. Pierwsze co, to widzimy, że czekamy, czyli ostatnio to się wykonało, to ta linijka i wpadliśmy na tego waita. W tak zwanym międzyczasie kolejka miała chwilę i odpaliła naszą pracę. To się odpaliło pierwsze, ponieważ nie mamy żadnego slipa. Kolejna rzecz to jest to, że po tych 3 sekundach wykonało się nasze drugie zadanie. Na końcu palił się blok z notyfikacją, że zadanie jest wykonane. Czyli w momencie jak oba zadania, które dodaliśmy na tą samą kolejkę, się wykonały, dostaliśmy metodę, sposób, żeby się dowiedzieć, że hej, cała robota skończona i nasz program mógł pobiec dalej, co jest bardzo spoko. Te kolejki mogą być różne, czyli jedno zadanie mogę przydzielić na kolejce, powiedzmy, tej systemowej, a drugie zadanie mogę palić na kolejce seryjnej. Teraz wynik jest trochę inny. Konkretnie informacja o tym, kiedy się odpali ten blok Notify. Jak widać, po zakończonym playgroundzie po prostu rzeczy zostały dodane i ten print poleciał na tej kolejce Utility. Co się stanie, jeżeli
powiem, żeby jednak pobiegł na głównej kolejce. Okej, wynik jest ten sam. Więc analizując wynik działania przykładu, widać, że metoda dodająca notyfikację działa asynchronicznie. Do tego można do niej przekazać kolejkę, na której ma się wykonać przekazany closure. Jeżeli to możliwe, to lepiej jest używać metody z notyfikacją. Dzięki temu nie blokujemy kolejki, wątku, na którym jest uruchomione zadanie. No jednak ten wait sprawia, że musimy czekać. Jeżeli już korzystamy z metody wait, to tak jak wspomniałem, warto dodać tego timeouta. W przyrodzie natomiast jest wiele API, które są asynchroniczne. Najczęściej objawia się to tak, że wywołujemy metodę na jakiejś instancji. Jednym z jej argumentów jest closure, który ma być wykonany, gdy praca się zakończy. Ponieważ taki kod jest asynchroniczny, to z punktu widzenia grupy zadanie się wykonało. Chociaż tak naprawdę możemy oczekiwać na odpowiedź z serwera lub zakończenie innego asynchronicznego zadania. Zobaczmy to na przykładzie. Będę używać do tego kolejki systemowej i zostawię tylko notyfikację. Może trochę komunikat zmienię. Zostawię tego samego siłacza z uśmieszkiem. Chcę odpalić na razie tylko jedno zadanie. Chciałbym, by to zadanie wykonywało jakiś asynchroniczny kod. Tutaj zrobię taką sztuczkę, że zdefiniuję enumerację o wdzięcznej nazwie asynchronous i będzie ona posiadała statyczną metodę. Mam już ciałko. Teraz chciałbym wewnątrz tej metody odpalić jakąkolwiek pracę i wykorzystam do tego globalną kolejkę. Praca będzie wykonywana w tle. Zadanie dodam asynchronicznie. Z punktu widzenia jakby zewnętrznego, po prostu ta metoda się odpali i kod pobiegnie dalej. Tutaj chciałbym uśpić ten wątek, na którym to będzie biegło na 5 sekund, wyprintować kropeczki i to będzie symulowało właśnie tą moją ciężką pracę i gdy ona jest zakończona, wywołać ten callback. Completion block to taki dosyć popularny pattern. Ok, więc teraz już mam sposób, aby pokazać, co może pójść nie tak. Tu może zostawię tylko informację z telewizorkiem i ponieważ wiemy, że to będzie wołane na innym wątku niż główny, chcielibyśmy wrócić na główny wątek. Może, żeby odróżnić jeden print od drugiego, dołożę jeszcze po telewizorku. Trochę zagęszczę ten przykład i zobaczmy, jaki z tym może być problem. Jak widać, nasz ciężarowiec odpalił się dużo wcześniej niż faktycznie robota została wykonana. Dzieje się tak dlatego, ponieważ grupy nie mają pojęcia, że ten kod jest asynchroniczny. Ona tylko widzi, że zostało to wywołane. Ta robota gdzieś tam została przekazana, ale z punktu widzenia grupy tego kodu tu jest zerowa wiedza na ten temat, więc całe zadanie zostało wykonane. To jest po prostu inna wersja tego samego problemu, który widzieliśmy w poprzednich jeszcze przykładach. Aby temu wszystkiemu zaradzić, musimy ręcznie oznaczyć, w którym momencie zadanie wchodzi do grupy i w którym wychodzi. W ten sposób współpracujemy z GCD i możemy dokładniej informować je, co się dzieje. Wszystko się sprowadza do jednej prostej rzeczy, że zanim wywołamy kod asynchroniczny, musimy poinformować grupę, że zaraz coś będziemy robić. Służy do tego metoda enter. W momencie, gdy już coś się zakończyło, musimy dać info, że opuściliśmy ten kontekst asynchroniczny, robota jest wykonana. Ilość wejść musi się równać ilości wyjść. Zobaczmy, jak teraz się zachowa dokładnie ten sam przykład. Jedyne co, udekorowane właśnie o te wejścia i wyjścia. Różnica jest znacząca. Zadanie zostało wykonane i notyfikacja została odpalona po wykonaniu wszystkich zadań. Chodzi tutaj o tego printa, ale w tym przykładzie problemowym jest on na samej górze. Natomiast już teraz widzimy, że wszystko jest w tym momencie, w którym byśmy się spodziewali. Całość dzieje się oczywiście po zakończeniu placu zabaw, ponieważ ta część, konkretnie tutaj ten closure, też jest wykonywany asynchronicznie, co widzieliśmy wcześniej. Dokładnie ten mechanizm możemy wykorzystać do zlecenia wielu zadań i oczekiwaniu, aż wszystkie się wykonają. Na przykład pobrania 20 obrazków.